Witam wszystkich, Kołodziejczyk Andrzej. Dzisiaj troszeczkę o podstawach, o fundamentach kulturystyki. Często widzę trenujących, ćwiczących, poszukujących jakichś magicznych metod treningowych, magicznych sposobów na rozwinięcie mięśni. Poszukują, kombinują, a czasem warto po prostu wrócić do podstaw, przeanalizować swój trening, swoją dietę i zwykle postępy wtedy powracają. Otóż co, no podstawy kulturystyki, kiedyś mi prosiliście, żebym się odniósł do zasad Widera. On stworzył kilkadziesiąt zasad, w zasadzie nie stworzył, a zebrał je wszystkie, bo wiadomo, ćwiczący ludzie jakoś dochodzili do tego, każdy z osobna, swoimi metodami treningowymi. On to po prostu zebrał w jeden katalog. I myślę, że warto do tego czasem się odnieść, warto z tego czasem skorzystać, warto do tego czasem wrócić, bo to są podstawy, fundamenty, i na tym się opiera w ogóle rozwój sylwetki. No to więc powiem Wam teraz, które ja z tych zasad Widera stosuję, jak je stosowałem, których nie stosuję i dlaczego. Tych zasad to, tak jak powiedziałem, jest kilkadziesiąt. Pierwsza, oczywiście fundamentalna, zasada stopniowego zwiększania obciążeń treningowych. No wiadomo, żeby rozbudować muskulaturę, trzeba je obciążyć coraz większymi przeciążeniami, coraz większymi obciążeniami, czyli jeżeli zaczynamy trenować z ciężarem na przykład 60 kg klatkę w seriach, spróbujmy za kilka miesięcy trenować na 100 kg, potem na 140, to na pewno wpłynie na wzrost mięśni. To jest w zasadzie podstawa rozwoju sylwetki, czyli zwiększanie obciążeń treningowych wraz z upływem czasu. Tylko teraz tak, do kiedy te obciążenia zwiększać? No wiadomo, że jeżeli trenuje się kilka lat, kilkanaście lat, nie można w nieskończoność progresować ciężarami, bo to nie widziałem, że jeszcze kogoś, kto by na przykład 300 kg robił w seriach na klatkę. Aczkolwiek może ktoś taki się znajdzie, poprawnie technicznie. Ale o co tu chodzi w tych przeciążeniach? No wiadomo, że to jest głównie odnosi się do pierwszych lat treningu. Oczywiście nie obciążenia za wszelką cenę, najważniejsza też jest technika, odpowiednia symulacja mięśni. Ale no, powiem na swoim przykładzie, no ja zawsze mi się marzyło robienie na skośnej ławce z ciężarem 180 kg w seriach, czyli te cztery kółka, żeby były na stronie i 180. Szczerze mówiąc, nigdy mi się to nie udało. Doszedłem do ciężaru 160 kg na 6 powtórzeń. To już było dobre, ładnych 10 lat temu. Ale patrząc wstecz, w przeciągu tych 10 lat, mimo że nie zwiększałem już ciężarów w wyciskaniu na skosie, to jednak klatkę w dalszym ciągu mogłem poprawiać, także to nie jest jedyna, powiedzmy, metoda rozwoju mięśni, są też inne metody, ale niewątpliwie na początku przygody z ciężarami warto starać się zwiększać te obciążenia, no bo to jest w ogóle taka jakby baza rozwoju sylwetki, ta większa siła to zawsze się przekłada na większe mięśnie. Oczywiście, żeby trenować mięśnie pod kątem rozwoju, ich zwiększenia rozmiarów, no to trzeba stosować odpowiedni zakres powtórzeń. Jeżeli będziemy trenować tylko na siłę i w przedziale 1-4 i taki podobny ciężar, no to muskulatura, oprócz tego, że będziemy dysponować siłą, niestety muskulatura nam się nie rozwinie. Tak jak u kulturystów, także przedział, myślę, kulturystyczny, taki umiarkowany, to jest 6-12 i on właśnie warunkuje przy zwiększaniu obciążenia progresywnym z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, to gwarantuje właśnie wzrost mięśni. Także podstawa to jest ciągłe zwiększanie obciążeń treningowych wraz z upływem kolejnych lat treningu, czyli podstawa rozwoju sylwetki. Kolejną zasadę mamy oczywiście zasadę wykonywania ćwiczeń w seriach, no to już nie trzeba wyjaśniać. Też kwestia jest w ilu seriach. No ja doszedłem do takiego, powiedzmy, poziomu, że mi wystarczą jedna lub dwie serie na daną grupę, a do upadku mięśni jest zwykle jedna seria. No można więcej serii, zwykle, tak jak powtarzałem, warto robić w przypadku osób początkujących, czy nawet średnio zaawansowanych, które jeszcze nie mają takiej umiejętności trenowania intensywnie mięśni. Wtedy nie mają jeszcze wyrobionych tych powiązań mózg-mięśnie, czyli nie mogą tak
wyczuć pracy mięśnia, nie mogą takich obciążyć, nie trenują jeszcze na takich ciężarach wysokich, żeby te mięśnie tak intensywnie przetrenować. Także wtedy właśnie paradoksalnie początkujący powinni robić troszkę więcej serii, żeby te mięśnie zastymulować, a wraz z upływem czasu treningów można moim zdaniem robić mniej serii, ale bardziej intensywnie i to właśnie według mnie warunkuje wzrost mięśni. Nawet były jakieś badania, że przetrenować się można szybciej objętością treningu niż intensywnością treningu. Także krótki, intensywny trening jest moim zdaniem bardziej efektywny w rozwoju mięśni niż długi i mniej intensywny. No bo w zasadzie można trenować albo ciężko, albo długo. Trudno jest pogodzić te dwie rzeczy. Także zasada ćwiczeń, wykonywania ćwiczeń w seriach. Kolejna zasada izolacji grup mięśniowych, no to się wiąże po prostu z poprawną techniką ćwiczeń. No też wiadomo, są ćwiczenia wielostawowe, jak przysiad, wycisk czy martwy ciąg. Tutaj się angażuje dużo grup mięśni, ale warto właśnie wypracować taką technikę, żeby trenować ten mięsień, nad którym pracujemy. Czyli jak pracujemy nad wiosłowaniem nad plecami, mimo że to jest złożone wielostawowe ćwiczenie, warto tak robić to ćwiczenie, żeby wyizolować pracę najszerszych grzbietu i pleców, a nie na przykład bicepsów, barków, nóg, pośladków i jeszcze tam czegoś i prostowników grzbietu. Czwarta zasada dezorientacji mięśniowej. No tutaj według mnie właśnie warto dosyć często zmieniać, różnicować te bodźce treningowe, zmieniać ćwiczenia, zmieniać kąty, zmieniać płaszczyzny ćwiczeń, zmieniać uchwyty. Oczywiście całe plany treningowe moim zdaniem powinny być zmieniane co 6, góra co 8 tygodni. Organizm się wiadomo szybko zaadaptuje do danych ćwiczeń, do danych obciążeń i żeby wykonać dalszy krok do przodu, warto jest te ćwiczenia zmieniać, czy chociażby zmieniać jakieś kąty, żeby ten mięsień zaatakować z troszkę innej strony. On na pewno jakoś zareaguje, z reguły zareaguje właśnie wzrostem. Ja osobiście w każdym treningu robię, nawet mimo że jest jakiś tam plan założony, to w każdym treningu jakąś malutką, mniejszą lub większą zmianę staram się robić. Nawet zmienię sobie kolejność ćwiczeń, czy na przykład delikatnie uchwyt sobie zmienię, żeby ten bodziec różnicować. I w zasadzie nigdy chyba się nie zdarzyło, żeby moje treningi się były identyczne jeden po drugim. Zawsze coś tam zmienię, mimo ogólnego zarysu i planu, którego się trzymam kilka tygodni, to zawsze w każdym treningu staram się coś zmienić, żeby zaskoczyć. No i wiadomo, zasada priorytetu treningowego. Po jakimś czasie zauważamy, że jedne mięśnie rosną nam szybciej, drugie jednak troszkę wolniej. Oczywiście tutaj dużą rolę odgrywa genetyka, ale warto nad tymi słabszymi mięśniami się, warto się na nich skupić, trenować je mocniej. To nie znaczy, że ciężej, tak jak kiedyś wspomniałem, nie trzeba ich 2, 3, 4 razy w tygodniu trenować. Trzeba je trenować po prostu lepiej, bardziej intensywnie, czyli najlepiej trenować te mięśnie. Oczywiście na początku treningu, najlepiej oczywiście same na treningu, jeżeli jest to duża grupa mięśni i najlepiej po dniu lub dwóch dniach odpoczynku. Wtedy skupić się na technice, na intensywności, zaatakować, zmasakrować ten mięsień i dać mu po prostu odpocząć. Jeżeli chodzi właśnie o słabsze grupy mięśni, taką metodę polecam. Zasada treningu piramidalnego, no to jest oczywiste, że wraz z ilością serii zwiększamy ciężar. Teraz jest kwestia, ile właśnie tych serii. Można robić piramidkę, nie wiem, 4-5 serii. A moim zdaniem warto to skrócić, jeżeli już jesteśmy rozgrzani, nie marnować czasu na jakieś zbędne serie, taki jałowy bieg w zasadzie, czyli to pierwsze ćwiczenie, porządna rozgrzewka, kilka serii, potem jedna seria do upadku, a potem w kolejnych seriach już jedna wprowadzająca, jedna do upadku. Taka jest moja metoda treningu piramidalnego. Ta druga seria z większym ciężarem i na maksa i przechodzę do kolejnego ćwiczenia. Ale tak jak nawet obserwowałem kiedyś trening Colemana, on tam to wyciskanie na płaski robił i tą piramidkę, pierwsza seria 60 kg, druga 100 kg, trzecia 140 i czwarta 180 też z rezerwą i piąta na 225 powtórzeń, to w zasadzie była dopiero seria, widać było do upadku mięśni. Także według mnie on tam zrobił dwie czy jedną serię, a ta rozgrzewka taka
No wiadomo, przy wyciskaniu, jeżeli robił to pierwsze, to było uzasadnione, no bo nikt nie wskoczył od razu na 220. Ale jednak jeżeli chodzi o samą pracę mięśni taką roboczą, to on tam w zasadzie zrobił jedną czy dwie serie. Także tutaj warto też mieć to na uwadze, że ta piramidka nie wydłuża jej w nieskończoność. Oczywiście rozgrzewka jest bardzo ważna, nikogo nie zachęcam do omijania rozgrzewki, ale też ilość tych serii trzeba jakoś tam troszeczkę ograniczać. No, zasada treningu dzielonego to jest wiadomo split, każdy sobie ten split dzieli według swoich tam upodobań. I według tej zasady priorytetu tu trzeba w zasadzie tak sobie kombinować, żeby robić. No co duże grupy oczywiście jako pierwsze lub jako jedyne w treningu. Trzeba tak układać, żeby nie trenować na przykład pleców po bicepsach na drugi dzień, czy klatki po tricepsach i barkach na drugi dzień. Czyli lepiej zrobić klatkę na drugi dzień, barki czy tricepsy, ewentualnie zaraz po klatce, żeby to wzajemnie się jakoś nie wykluczało. Zasada pompowania krwi, no to jest taka zasada, powiedzmy, dla mnie niezbyt jakaś efektywna. No, efektywnie się czujemy na treningu, jak pompujemy, założymy sobie jakiś mały ciężar i 20-30 powtórzeń spompujemy ten mięsień, ale żeby to miało przełożenie na prawdziwy wzrost mięśni, to troszeczkę się kłóci właśnie z tą zasadą, że najbardziej optymalny zakres powtórzeń do wzrostu mięśni to jest 6-12 i w tym przedziale powtórzeń następuje największy wzrost mięśni. Mniej to jest siła, a więcej to jest po prostu wytrzymałość, najkrócej mówiąc. Znaczy warto też różne włókna mięśniowe rozwijać, żeby od razu nie popadać w takie skrajności. Czasami warto trochę nad siłą popracować i warto też nad wytrzymałością. Ale główne, jeżeli chodzi nam o powiększenie rozmiarów mięśni, to trzeba się trzymać właśnie tych zakresów 6-12. Tu mamy jeszcze zasadę super serii. Też kiedyś stosowałem, ale w ogóle już tego nie stosuję, czyli super seria, jedna seria ćwiczenia, a następnie bez przerwy wypoczynkowej. Druga seria na przeciwstawną grupę mięśni, czyli na przykład w przypadku klatki i pleców lub bicepsów i tricepsów. Czworogłowych uda i dwugłowych uda. Ja zawsze się wolę skupić na jednej serii, skupić się na technice, celebrować każde powtórzenie i kończyć serię. A jednak robienie kolejnej serii to już jest mniejsza koncentracja, mniejsze skupienie, mniejsze czucie mięśniowe. Aczkolwiek jeżeli ktoś lubi tak trenować, to dlaczego nie? Można to zastosować jako, powiedzmy, jakieś przełamanie zastojów mięśniowych. Podobnie właśnie kolejna zasada serii łączonych, czyli robimy kilka serii pod rząd na jedną grupę mięśni. Tutaj Milosz Starcew się w tym tak jakby lubuje w tych gigant seriach, różnych seriach łączonych. A ja z tego samego powodu, o którym wspomniałem wcześniej, nie robię tego rodzaju serii łączonych, ponieważ tak jak mówię, wolę się skupić na jednej serii, na maksymalnym skoncentrowaniu, na każdym powtórzeniu. Ciężko by mi było na przykład zrobić porządnie jedną serię z czuciem mięśniowym, z koncentracją i tak dalej. I potem kolejną, kolejną, kolejną. Jakoś to mi tak do mnie nie przemawia. To już by nie było to samo. To już nie zaangażowałbym się w tą kolejną serię z taką samą intensywnością jak w tą pierwszą. Tu oczywiście kolejne zasady, zasada treningu holistycznego, czyli tak jak wspomniałem, żeby różne włókna aktywować na treningu. Zasada cykliczności treningowej, no to też jest zasada, którą stosuję. Czyli są okresy lżejszych treningów, są okresy cięższych treningów, kiedy trenuję do upadku mięśniowego, kiedy daję z siebie wszystko, trenuję na dużych obciążeniach, a są też okresy, tak jak teraz na przykład, że trenuję na mniejszych ciężarach. Nie trenuję do upadku mięśniowego, zostawiam sobie 2-3 powtórzenia rezerwy i dzięki temu zachowuję w miarę formę. Ale nie przeciążam tego układu nerwowego, nie przeciążam stawów, nie przeciążam ścięgien, daję sobie im odpocząć. Myślę, że jeszcze tak nawet potrenuję. To nie znaczy oczywiście, że sobie pykam i trenuję tak jakoś bardzo lekko, bo taki trening lekki to jest oczywiście strata czasu. Ale trenuję lżej niż zwykle. To nie znaczy, że trenuję nieefektywnie. To wystarczy mi do utrzymania formy, ewentualnie nawet do poprawy jakichś tam detali czy słabszych punktów. Zawsze wykorzystuję ten okres właśnie na tego typu rzeczy. No, zasada treningu izometrycznego, no to w przypadku kulturystyki, no to jest oczywiście napinanie mięśni na sucho, bez ciężarów. Wbrew pozorom ta technika pomaga też
wypracowaniu tego czucia mięśniowego już na treningu z ciężarami. Zawsze zauważam, że jak przed zawodami dużo pozuję, robię pozę bicepsy tyłem, potem lepiej mi się napinają plecy przy ściąganiu z zakarku. Ma to jakiś tam wpływ, także warto też napinać czasem mięśnie na sucho, a zwłaszcza kulturyści, którzy startują na scenie. To jest ten element treningu, który często jest pomijany i taki zaniedbywany, także izometrycznie też warto na sucho napinać mięśnie. Zasada oszukanych powtórzeń. Ja tą zasadę stosuję, powiem szczerze, rzadko, czyli po osiągnięciu upadku mięśniowego przy poprawnej technice oszukujemy technicznie, żeby zrobić kilka powtórzeń więcej. No przy niektórych ćwiczeniach da się to zrobić, jak przy bicepsach czy przy wiosłowaniach można nadrzucić sobie tam ciężar. Ale jednak ja wolę, tak jak już kiedyś wspominałem, zmniejszyć ciężar, zrobić sobie drop seta i koncentrować się na poprawnym technicznie ruchu. A to jest bezpieczniejsze ze względu na kontuzję, a moim zdaniem też efektywniejsze dla rozwoju mięśni. Czyli zasada oszukanych powtórzeń stosuję, powiedzmy, bardzo rzadko. No, zasada potrójnych serii to jak już wspomniałem, i czy wielkich serii też nie stosuję, tych gigant serii. A zasadę wstępnego zmęczenia mięśni kolejną owszem stosuję, czyli warto dużą grupę mięśni zmęczyć izolowanym ćwiczeniem przed wykonywaniem ruchów wielostawowych. Bardzo fajnie się sprawdza krzyżowanie linek przed wyciskaniem na klatkę, czy oczywiście prostowanie nóg przed przysiadami czy suwnicą. Ochrona przed kontuzją większa i naprawdę potem przy podstawowych ćwiczeniach dużo lepsze czucie. Mimo że trenujemy na nieco mniejszych ciężarach, dużo lepsze czucie mięśniowe i lepszy efekt ćwiczenia. Zasada wymuszonych powtórzeń. Stosuję to, ale też, tak jak mówię, ja jestem jednak fanem dropsetów, także wolę zmniejszyć ciężar i samemu wykonywać ćwiczenie poprawnie, jeżeli chcę przedłużyć serię. A korzystanie z pomocy to jako raczej asekuracja, a nie jako metoda treningowa zwiększająca intensywność. O, zasada stałego napięcia mięśni to oczywiście tą zasadę stosuje Widera. To jest w zasadzie podstawa prawidłowego treningu na wzrost mięśni. Stałe napięcie i maksymalny skurcz mięśni. Oczywiście to jest prawidłowa technika powtórzenia, prawidłowa technika ruchu. To też warunkuje dużo efektywniejszy trening. No, warto utrzymywać stałe napięcie mięśni podczas ćwiczenia. Bez bujania, bez ruchów bezwładności, kiedy ten ciężar sobie gdzieś tam buja w obłokach, nie wiadomo gdzie, a to w ogóle mięśnie w tym czasie nie pracują, a są narażone bardziej na kontuzję. Tutaj co? Zasada oporu w ruchu wstecznym. To chodzi o powtórzenia takie negatywne. No szczerze mówiąc, tu chodzi bardziej o to, że możemy większy ciężar podnieść w ruchu ekscentrycznym niż koncentrycznym. Czyli na przykład nie możemy wycisnąć sztangi 200 kg, ale kilka powtórzeń negatywnych możemy zrobić, czyli opuścić tą sztangę. No bardzo intensywna metoda, bardzo duże uszkodzenie włókien mięśniowych. Szczerze powiem, nigdy jej nie stosowałem. Ale właśnie akcentuje bardzo fazę negatywną powtórzenia normalnie w serii, w takim zakresie powtórzeń i w takim ciężarze, jakim robię serię. I to na pewno ma duży wpływ na wzrost mięśni, to akcentowanie fazy negatywnej. A takie właśnie powtórzenia typowo negatywne, czyli większy ciężar w ruchu ekscentrycznym, nie stosowałem. Uważam, że takie ryzyko jest kontuzji duże. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, może zastosować, ale powiem szczerze, że na pewno duży ból na drugi dzień po takim treningu, ale ja tej metody jeszcze nie stosowałem, nie. No i można, tak jak mówię, no można się nabawić kontuzji, jeżeli o własnych siłach nie potrafimy podnieść sztangi o danym ciężarze w serii, no to jednak opuszczając ten ciężar na klatkę, jest to jakieś ryzyko kontuzji. No oczywiście zasada treningu podwójnie dzielonego. Tutaj bardziej chodzi o to, że w latach, powiedzmy, tych wczesnych 80. czy 70. kulturyści trenowali 2 lub 3 razy dziennie, czyli rano robili sobie klatkę, po południu barki, wieczorem triceps. No, to jednak jest jednostka treningowa i jest jednostką treningową i warto też o tym pamiętać.
i po jednostce treningowej dać odpocząć organizmowi, przede wszystkim układowi nerwowemu. To jednak też jest bodziec jakiś taki stresogenny dla nas i dzielenie w nieskończoność tych treningów na takie cząstki małe w ciągu dnia nie wydaje mi się efektywne w rozwoju mięśni. Jednak odpoczynek jest bardzo ważny. Podobnie są bardzo ważne dni kompletnie bez treningu. Ja uważam, że lepiej zrobić split 4 na 4, na 4 dni i mieć 3 dni w tygodniu przerwy, niż na przykład tak sobie podzielić, że robić jedną grupę na treningu i ćwiczyć 6 czy 7 razy w tygodniu. Jednak mimo, że trenujemy krócej na tym treningu i się skupiamy tylko na tym jednym mięśniu, to jednak w skali całego tygodnia jest to bardziej no, stresogenne, bardziej męczące, bo jednak ta jednostka treningowa jest codziennie, codziennie bez dnia przerwy. I to właśnie takie podejście może prowadzić do przetrenowania. No tutaj zasada palenia wewnątrzmięśniowego, no to są te niepełne powtórzenia na koniec serii. Czasami stosuję, nie? Przy unoszeniu bokiem z hantlami na przykład można sobie kilka niepełnych powtórzeń zrobić. Więcej wtedy, wiadomo, krwi do tych mięśni dopłynie, większa jest intensywność serii. Ale to nie stosuję tego często i w wielu ćwiczeniach, ale czasami z tego korzystam. Tutaj mamy zasadę treningu jakościowego, czyli takie przekonanie, że jakościowe, czyli krótkie przerwy między seriami i to gwarantuje większą jakość mięśni. No. To jest taki trochę już taki przestarzały pogląd. Wiadomo, jakość mięśni się robi przez nieskracanie przerw, a przez trening siłowy i odtłuszczanie sylwetki, czyli odtłuszczamy sylwetkę dietą i cardio, a trening siłowy służy do rozwoju mięśni. A skracanie przerw między seriami nie poprawi, samo oczywiście nie poprawi nam jakości mięśni. Także zasadę treningu jakościowego nie stosuję. Ale za to zasadę serii ze zmieszanym obciążeniem, czyli drop sety, to jest moja ulubiona metoda zwiększania intensywności, czyli robię serię na danym obciążeniu, osiągam upadek mięśniowych, zmniejszam obciążenie, robię kilka powtórzeń, potem jeszcze raz zmniejszam, kolejne kilka powtórzeń. Bardzo fajna, bezpieczna metoda zwiększania intensywności. Cały czas pracuję w zakresie swoich możliwości, w zakresie poprawnej techniki i mogę na jednej serii zrobić trzy upadki mięśni. Także zasadę serii ze zmniejszanym ciężarem stosuję jak najbardziej. No potem zasada treningu instynktownego. No to jest dla mnie trochę takie zagadkowe pojęcie. Kiedyś Dorian wspominał, że jakby się kierował zasadą treningu instynktownego, to by siedział w barze i wyrywał panienki i popijał whisky. No właśnie to zasada treningu instynktownego. No co nam instynkt może podpowiedzieć? No, żeby iść do domu i skończyć trening, no, bo jest ciężko. To nam mówi instynkt. Ja tutaj się nie stosuję do żadnych instynktów, po prostu mam swoje wypracowane metody, wypracowane techniki ćwiczeń. Tego się trzymam, a instynkt to sobie zostawiam na inne rzeczy. Także tu są jeszcze zasady niepełnych powtórzeń. Też nie stosuję tej metody. Uważam, że mięsień powinien pracować w pełnym zakresie ruchu. Można sobie na koniec serii zrobić kilka niepełnych, powiedzmy jako przedłużenie serii, jako zwiększenie intensywności, ale jakoś fanem tej metody też nie jestem. Zasada dynamicznych powtórzeń. No, zasadę dynamicznych powtórzeń stosuję o tyle, że w fazie właśnie koncentrycznej staram się maksymalnie szybko ten ciężar podnieść, dynamicznie. Wtedy angażujemy najwięcej włókien mięśniowych do pracy, tych jednostek motorycznych. A fazę ekscentryczną, czyli tą negatywną, staram się akcentować i ją maksymalnie spowalniać, oczywiście w miarę możliwości. Także zasadę dynamicznych powtórzeń stosuję w części powtórzenia tej koncentrycznej. O, tu jakiś już wynalazek, ostatnia chyba zasada, jaka tu jest opisana. Zasada przeplatanych serii, czyli robimy na przykład sobie nogi, ale jak chcemy popracować też nad przedramionami, bo mamy słabe, to sobie możemy ćwiczyć przedramiona, albo robimy barki i w przerwach między treningu na barki sobie robimy brzuch. Nie stosuję tego w ogóle, to jest albo regeneruję się między seriami i skupiam się na jednej grupie mięśniowej, na barkach czy na nogach,
A jakbym chciał porobić przedramiona czy brzuch, to sobie po prostu przeznaczam osobną część treningu na te grupy. Także co, no, to były te wszystkie zasady Widera. Jak widzieliście, do większości się stosuje. Część nie stosuje, ale tak jak wspomniałem na początku, warto czasami wrócić do podstaw, nie szukać jakichś nie wiadomo jakich metod tajemniczych treningowych. Jak przejrzycie filmy, nie wiem, treningów kulturystów takich jak, nie wiem, Jay Cutler, czy Ronnie Coleman, czy nawet Dorian Yates, oni przez lata, czy z roku 2000, czy z roku 2005, czy z roku 2007, oni po prostu wykonywali te same ruchy w trochę innej konfiguracji, w trochę innej kolejności. Także co, no nie ma żadnych magicznych, cudownych metod treningowych, warto wrócić do podstaw. To tyle dzisiaj ode mnie. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy stosujecie zasady Widera, które się u was sprawdzają, które się nie sprawdzają. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, zachęcam do komentowania. Tyle na dzisiaj ode mnie. Na razie, trzymajcie się.